Wcześniej gwałt na 16 latce, a teraz? Jest nowy zarzut. Roman Polański usłyszał nowy zarzut. Roman Polański usłyszał zarzut zniesławienia kobiety, która oskarża go o gwałt. Reżyser w jednym z wywiadów nazwał brytyjską aktorkę Charlotte Telewizy, kłamcą. Ta twierdzi, że Polak zgwałcił ją w Paryżu, kiedy miała 16 lat. Francuskie media, które ujawniły to nowe postępowanie karne przeciwko Romanowi Polańskiemu, rozpoczęte w lipcu tego roku, sugerują, że Charlotte Telewis znalazła dzięki temu sposób na wytoczenie procesu twórcy. Roman Polański był gwałcinię, nie mogła pociągnąć go do odpowiedzialności za to, że, jak twierdzi, została przez niego zgwałcona w 1983 roku, bo uległo to przedawnieniu. Aktorka ma jednak nadzieję, że rozstrzygając kwestię ewentualnego zniesławienia, paryscy sędziowie będą musieli ustalić, czy mówi prawdę, a więc czy do gwałtu doszło, czy nie. W wywiadzie dla amerykańskiego dziennika, New Software World, z 1999 roku, Lewis przedstawiła jednak zupełnie inną wersję jej kontaktów z reżyserem. Charlotte T. Lewis. Chciałam być jego kochanką, wiedziałam, że Roman zrobił coś złego w Stanach, ale chciałam być jego kochanką, powiedziała. Najprawdopodobniej pragnęłam go bardziej niż on mnie, dodała. Z wywiadu, w którym nie ma mowy o seksualnych nadużyciach, wynika, że jej pierwszy stosunek z Polańskim odbył się, kiedy miała 17 lat, a nie 16, jak podała w piątkowym oświadczeniu, i że ich Związek trwał ponad sześć miesięcy. Historia zakończyła się w Tunezji, kiedy Polański przedstawił jej jednego ze swoich znajomych. Z deklaracji Lewis wynika, że mogło chodzić o Warrena Beattego. W tym samym wywiadzie Lewis ze szczegółami opowiedziała o relacjach seksualnych ze starszymi mężczyznami za pieniądze, które rozpoczęła w wieku zaledwie 14 lat, gdy uczęszczała do katolickiej szkoły Bischop Douglas w Londynie. Już sama nie wiem z iloma mężczyznami przespałam się wtedy dla pieniędzy. Byłam naiwna, tłumaczyła, dodając, że na jej koncie znajduje się znacznie więcej gwiazd. Przypomnijmy, że aż 11 kobiet oskarżyło Polańskiego w mediach o gwałty lub napaści seksualne. Adwokaci Romana Polańskiego odmawiają na razie komentarzy w sprawie nowego zarzutu postawionego ich klientowi.